takim przeskoczku. Są to ssaki, które należą do rzędu gryzoni. Mieszkają naturalnie na terenach półpustynnych. Bardzo lubią kopać, są wszystkożerne. Prowadzą one dzienny tryb życia, a pierwotnie nazywano je szczurami pustynnymi. Ich wielkość mieści się od 15 do 30 cm, a mszoskoczek wielki może mieć nawet 40. Mszoskoczki są zwierzętami stadnymi, nie mogą pozostawać same ze względu na ich zdrowie i kondycję. Są przyjazne, kiedy się ich nie krzywdzi i bardzo szybko się uczą, lubią się bawić. W razie niebezpieczeństwa tupią, aby ostrzec innych i popiskują, aby się porozumieć. Żyją średnio od 3 do 5 lat, a czasami nawet 6. Mysze skoczki mają małe zapotrzebowanie na żywność i nie trzeba im często zmieniać siłki, ponieważ oddają mało moczu. Dieta mszy skoczków musi być różnorodna. Każdy z nich ma inny smak, a najwięcej z nich lubi pestki słonecznika. Najlepszym miejscem dla mszy skoczków są terraria, które powinny być zabezpieczone siatką. Należy je codziennie obserwować i uważać, czy nie dzieje się coś złego. Shine.